Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poprosiliśmy Państwa w związku z tematem Góra Chełmnego, z tematem narciarskim. Jak Państwo wiedzą i pamiętają, wpłynęła zarówno na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, jak i do Prezydenta Miasta petycja. Około 3700 podpisów, które te podpisy złożone zostały w celu utrzymania działalności, która była prowadzona na Górze Chełmnego i wspierająca samą ideę funkcji narciarskiej na tej górze. Jak wiemy, narciarstwo na Górze Chełmnego czy sporty zimowe były od wielu lat prowadzone. Był czas, kiedy prowadził Pomosil jako organizator. Od 2010 roku prowadzi to spółka osób prywatnych pod nazwą Góra Chełmnego. Ponieważ w roku ubiegłym wpłynęło pismo od właściciela spółki do mnie jako do prezydenta w sprawie zakończenia działalności i propozycje, co dalej z Górą Chełmnego. Ta propozycja nie zdążyła być może jeszcze rozważona w ubiegłym roku. Stąd też w roku ubiegłym spotkałem się z inwestorem i sezon zimowy został jeszcze utrzymany, ale tak jak już wiemy w tej chwili, po raz ostatni, definitywnie spółka pod nazwą Góra Chełmnego kończy swoją działalność, a w związku z tym i funkcjonowanie na górze. Ponieważ została złożona przez oferenta, właściwie przedsiębiorcę, który prowadzi, oferta dotycząca możliwości przejęcia nakładów przez miasto, i w związku z też i petycją, która została podjęta, zostały podjęte działania w celu określenia warunków i możliwości takiej transakcji. I dla transparentności całego przedsięwzięcia powołałem specjalny zespół, w którym biorą udział nie tylko przedstawiciele Urzędu Miasta jako z urzędu, natomiast również zaprosiłem do tego zespołu wszystkich przedstawicieli wytypowanych przez kluby radnych, przez klub radnych SLD, Platformy Obywatelskiej, PiS i przewodniczącego Rady Społecznej, a jednocześnie też i radnego z komitetu, mojego komitetu wyborczego. Sportu. Powiedziałem. Społecznej. Sportu. Przepraszam. Myślałem o Radzie Sportu. Przepraszam. Rada Sportu działa społecznie, ale nie miałem na myśli Rady Społecznej, tylko Rady Sportu. Dobrze, że tutaj pan kierownik czuwa i sprostował mnie. Chodzi oczywiście o Radę Sportu pana Marka Burchana. Proszę Państwa, i dlatego też chcę się od razu też i przy okazji odnieść do kompletnie mijającą się sprawą, wypowiedzią, którą na stronach Elbląskiej Gazety Internetowej została zamieszczona przez wypowiedź pana radnego Rafała Daksa, który rzekomo podaje, że
zespół, w którym są przedstawiciele i koalicjanci, w zarządzeniu, w którym w dniu w poniedziałek bodajże zostało, na początku tygodnia, które zostało podjęte, są wymienieni wszyscy, którzy zostali zaproszeni. Klub Prawa i Sprawiedliwości został też poproszony o wskazanie swojego przedstawiciela, ale odmówił takiego wskazania. Także jeżeli ktoś później się wypowiada, że biorą udział koalicjanci, to mówi całkowitą nieprawdę. Wszyscy zostali zaproszeni, zależy mi na transparentności i ślad tego można sprawdzić, jak to wygląda zarządzenie, gdzie jest również wypisany przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, tylko tyle, że klub nie uznał za stosowne swojego przedstawiciela zgłosić. I proszę Państwa, dlatego ten tryb taki pilny, ponieważ żeby można było mówić o jakiejkolwiek transakcji, to musi dojść do spotkania zainteresowanych stron. I pan inwestor, przedsiębiorca, który powiedział, że może się to odbyć 11, jest to termin, który nie koliduje mu z kalendarzem, na dzień 11 zostało zapowiedziane spotkanie i chcę powiedzieć jednoznacznie, że wczoraj rozpoczęliśmy rozmowę w sprawie propozycji przejęcia przez inwestora, przejęcia przez miasto nakładów, które zostały poniesione przez Górę Chrobrego. Chcę powiedzieć, że na tym spotkaniu, które jest, myślę, rozpoczynającym spotkaniem, zostało określone przez inwestora, że poniósł on nakłady na inwestycję, którą na Górze Chrobrego zrealizował, poniósł nakłady ponad 6 milionów złotych. I zapytany o kwotę czy propozycję, za jaką kwotę jest skłonny sprzedać na rzecz miasta tych nakładów, określił swoją propozycję na 2 miliony 400 tysięcy złotych plus VAT. Powiem tak, że to jest informacja, która została przyjęta przez cały zespół do wiadomości i rozpoczęta została analiza zarówno pod kątem i wartości, i kosztów, i przewiduje, i tak zostało to zapowiedziane, że w następnym tygodniu powinno dojść do następnego spotkania, żeby można było określić, czy do ewentualnej transakcji może dojść, czy jest to niemożliwe. Musimy uwzględnić możliwości finansowe miasta. To jeśli chodzi o temat powołania zespołu, składu zespołu, myślę, że wszyscy uczestniczą w sposób transparentny. Ja tylko chcę podkreślić, że jednoznacznie padła przez pana przedsiębiorcę, inwestora informacja, że oczekuje do końca kwietnia decyzji, czy miasto jest zainteresowane, czy nie jest zainteresowane, i on rozpoczyna proces likwidacji tych nakładów. To dziękuję. Czy ktoś z członków zespołu? Ja jeszcze bardzo proszę.
Chciałem tutaj dwa słowa jeszcze dodać do tego wszystkiego, że my jako radni oczywiście uczestniczyliśmy w tym wczorajszym spotkaniu. Nie jesteśmy w stanie podejmować żadnych negocjacji, decyzji. Decyzje finansowe zawsze i tak będą należały w efekcie do pana prezydenta. No, rada będzie to, rada będzie to zatwierdzała, więc dla nas oczywiście istotne jest, jakie te koszty finalnie uda się wynegocjować. Natomiast zależałoby nam przede wszystkim na tym, by cały ten proces był rzeczywiście transparentny, tak jak to pan prezydent powiedział. Wydaje mi się, że istotne byłoby może próba przedstawienia do wyceny jakiemuś zewnętrznemu rzeczoznawcy tych wszystkich urządzeń i tego wszystkiego, co ten inwestor chce nam odsprzedać. Również dobrze by było, że zanim będziemy wiedzieli, jaką decyzję podjąć, żeby również jakieś historyczne zestawienie było tego, jakie były rzeczywiste wydatki poniesione przez tego inwestora, jak to się kalkulowało z jego, no, z tym, co udało mu się sprzedać za bilety, no żebyśmy też wiedzieli po prostu, w jaki sposób to będzie obciążało budżet miasta, bo że będzie obciążało, to prawie jesteśmy pewni, że niestety to trzeba będzie ponosić te koszty. Ale to dla właśnie dla transparentności, żebyśmy my wiedzieli, żeby to nie było jakiś wykaz, który nam przedstawi inwestor, tylko żeby to można było potwierdzić jakimiś dokumentami, które będą o tym wyraźnie mówiły. To jest inwestycja bardzo potrzebna. Ona, o ile się orientuję, to już przewodniczący naszego klubu Michał Misan kiedyś zauważył, że rzeczywiście jest to już jako produkt umieszczony jest w folderze, prawda, jako coś, jako atrakcja turystyczna. W związku z tym teraz będzie nam trudno bardzo się z tego wszystkiego wycofywać. Nam na tym bardzo zależy, żeby ta Góra Chrobrego pozostała pewną atrakcją turystyczną i tyle. Proszę bardzo. Ja może jeszcze dodam tak, że bo tutaj może nie wszyscy członkowie zespołu wiedzą, po zobowiązaniu mnie na konwencie seniorów jeszcze przed sesją poprzednią, kiedy została ta petycja zgłoszona, zostałem zobowiązany przez konwent do tego, żeby podjąć działania i my na dzisiaj już wycenę mamy. Także tutaj jesteśmy przygotowani też pod kątem fachowym do tego, ale oczywiście to trzeba wszystko razem podjąć analizą i proszę, to jest pan. Szanowni Państwo, Górą Chrobrego Elblążanie żyją dziesiątki lat, on dziś oczywiście spacerowo, a od kilku lat tymi zaśnieżonymi stokami. Ja dokonałem przeglądu, no bo przyszłość, dokonałem przeglądu wypowiedzi wszystkich radnych na łamach mojego ulubionego portalu, wypowiadali się radni. Prawie wszyscy są za utrzymaniem przeznaczenia Góry Chrobrego. Prawie wszyscy, no. Praktycznie można powiedzieć wszyscy, tylko jeszcze niektórzy chcieliby się dłużej zastanawiać. I ja w tym kontekście chcę też podkreślić, że to, co mówimy o tym, że my nie podejmujemy tu jako zespół decyzji. My mamy przygotować podstawy do decyzji. I w tym zakresie również pracujemy na rzecz naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma ich, szkoda, że nie ma, bo jest to chyba możliwość wypracowania takiej merytorycznej decyzji, bo przecież po tych stokach nie szusują sympatycy jakiegoś ugrupowania, lecz wszyscy elblążanie ze swoimi wielorakimi oczywiście zainteresowaniami politycznymi. Więc my, ja się zgadzam z wypowiedziami tych wszystkich kolegów, których tutaj nie ma, wszyscy podkreślali konieczność kalkulacji finansowych, oceny finansowej tego przedsięwzięcia, w tym rzeczywiście tej wyceny, jak i również ile nas to będzie kosztowało w przyszłości. Z góry
z góry, trudno tak powiedzieć, ale raczej trzeba założyć, że koszty będą wyższe od przychodu, zresztą chyba to jest przyczyną tego, że spółka nie może dalej swojej działalności prowadzić. Chcę też podkreślić, że trudno, abstrahując od ostatecznej decyzji, bo ostateczna decyzja będzie należała do Rady, ja widzę możliwość jakościowego wzmocnienia w przypadku, gdyby przejęło miasto. Wielokrotnie byłem tam z młodszym pokoleniem, prawda, wnuków szusujących tam i kolegów, więc patrząc na organizację, wydawało mi się, że trzeba usprawnić chociażby oczekiwanie na narty, na buty, trwało czasem dłużej niż jazda po tym stoku. Ale to warunka spółki, taka była rzeczywistość. Ja uważam, i nie było się do kogo zwrócić, natomiast w warunkach miasta jest nad tym pewien nadzór, a więc widzę tą możliwość poprawy jakości. Pytaliśmy się wczoraj o wiele aspektów działalności, tutaj pan prezydent uzupełniamy, bo również kwestie ewentualnej zapłaty za to, co wynegocjujemy, bo te 2,4 miliona naszym zdaniem można byłoby jeszcze i powinniśmy, będziemy w tym kierunku szli, aby to jeszcze obniżyć. Oczywiście budżet nie jest budżetem za elastycznym, nie ma możliwości znalezienia jakichś środków w budżecie roku bieżącego. Jest możliwość, i na to przedstawiciele spółki zgadzali się, a więc system ratalny, jest takowa możliwość. No więc w tym kontekście jest to ten pewien rodzaj plus. Także zdajemy sobie też sprawę z tego, co dalej może być, bo zakładając, no nie podejmujemy decyzji, bo są też propozycje zostawić temat do decyzji przyszłej kadencji. Ale tak, spółka kończy swoją działalność w kwietniu. Już właśnie. No siłą rzeczy wywozi to, co wywozi, ten metal, który zostaje, idzie na złom, bo inaczej zainteresują się zbieracze tradycyjnie tym metalem. Gdybyśmy, bo jesteśmy zgodni, że musimy odtworzyć, to powinniśmy odtworzyć tą działalność, to nakłady są kilkakroć większe od tych, które na dzisiaj, prawda, operujemy. Są to te problemy. To też będzie ono świadczyło, że no nie potrafiliśmy w sposób taki merytorycznie racjonalny dojść do uruchomienia tej inwestycji. Może tytułem takich, prawda? Tam było jeszcze sporo innych pytań, ale mówię, my pracujemy na rzecz naszych kolegów tutaj nieobecnych, nie patrzymy, którego klubu są. Chcemy wspólnie podejmować decyzje. Oczywiście nie odmówię sobie, bo też było zapytanie, komentarzy. Działam publicznie, podlegam określonym ocenom komentarzom. Są komentarze, a co ten zespół będzie z tego miał? Jakie profity? Są profity, oczywiście. Wypiliśmy jedną kawę wczoraj, prawda? To jest ten profit w dobrym gronie, w dobrym merytorycznym gronie tutaj kolegów samorządowców. I to są te zasady. Może jeszcze jedną kawę wypijemy i to będzie ten kolejny. Dziękuję bardzo. Może ja jeszcze jedna słowa? Jeszcze może, proszę. Znaczy, padły tutaj w ustach moich przedmówców słowa odnośnie kosztów, czyli ekonomiczne, ale ja bym się chciał odnieść do aspektu społecznego, bardzo ważnego w tym, tutaj w kontekście. Tę górę, jako górę narciarską, tworzyli Elblążanie kilkadziesiąt lat temu. Bo wyciąg, który pierwszy tam powstał, taka tak zwana werwirączka po lewej stronie stoku, to ona była wybudowana z inicjatywy grupy założycielskiej, która tutaj w Elblągu przyczyniła się do zbudowania tego stoku. Potem przejął to Mosyr i Mosyr to prowadził. Dzisiaj mamy stok narciarski w bardzo wysokiej jakości, bo naprawdę jest sztucznie dośnieżany, infrastruktura sportowa narciarska jest wysokiej klasy, jak na nasze warunki tutaj na północy. I myślę, że tym aspektem społecznym jest petycja 3,5 tysiąca mieszkańców, którzy podpisali się, a takich osób, które tam jeżdżą, jest dużo, dużo więcej. Myślę, że każdy z nas
w różny sposób, bądź czynnie, sportowo, narciarsko, bądź turystycznie, bądź spacerowo chodzi gdzieś w okolicach Góry Chrobrego w zimę i widzi na parkingu, zwłaszcza w soboty i niedzielę, co się dzieje. Parking, który ma blisko hektar wielkości powierzchni, zapełniony samochodami. Samochody o rejestracjach różnych, nie tylko elbląskich. Są i z Kaliningradu, z zagranicy, są z Trójmiasta, z Malborka. Po prostu ta góra, tak jak już panowie powiedzieli, wrosła jako produkt nasz turystyczny, który szkoda byłoby, żebyśmy to stracili. To już się wpisuje i u nas na pewno potrzebny jest dobry menedżer, który zagospodaruje tą górę pod kątem aktywności, żeby po prostu ona była jeszcze bardziej przyciągająca. Ale myślę, że uda nam się te kwoty, które były, te koszty, które będą do poniesienia, po prostu to przeanalizować i skalkulować tak, ażebyśmy mogli to przejąć. Myślę, że wszyscy będziemy tego zdania, że uda nam się z inwestorem, no właściwie już teraz z właścicielem tego stołu, który jest w likwidacji, który rezygnuje z tego, przejąć to i że tych nieprzekonanych uda nam się przekonać do tego, ażeby jednak w mieście to zostało, bo tak jak zresztą wczoraj, tutaj rozmawialiśmy, dzisiaj zaniechanie działalności narciarskiej na tym stoku, to dla miasta za kilka lat, jeżeli będzie chciało od nowa uruchomić górkę, to jest koszt rzędu 5-7 milionów złotych inwestycji, bo inwestor z tej góry zabierze wszystko. Tam zostanie po prostu goła ziemia, trawa. Nawet rozmawialiśmy na temat parkingu, który jest około hektara płytami wyłożony. To po prostu no, jest rzecz, która funkcjonuje 12 miesięcy w roku, bo i w okresie letnim tam przyjeżdżają ludzie, tam stawiają samochody, tam stamtąd rowerami wyjeżdżają, tam chodzą na kijach. To po prostu no, miejsce, które tym życiem. I myślę, że ten aspekt społeczny jest bardzo istotny w tych naszych działaniach. My wczoraj zadawaliśmy wiele pytań przedsiębiorcy, który realizuje tam zadania związane z turystyką zimową, ale między innymi również dotyczące stanu technicznego tych urządzeń, bo to jest bardzo ważne, żeby nie w świadomości mieszkańców nie pokutowało może przekonanie, że kupujemy rzeczy, które nie nadają się do użytku albo które za chwilę trzeba będzie wymieniać. Otóż to są urządzenia techniczne w większości, w znacznej większości, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. I według deklaracji przedstawiciela spółki Góra Chrobrego wszystkie one podlegały dozorowi, Urzędowi Dozoru Technicznego, miały odpowiednie certyfikaty na sezon zimowy, który się skończył i gwarantuje nam, że uzyskają również certyfikaty na kolejne sezony. Tak więc mimo, że to są urządzenia używane, są w pełni sprawne i można je od razu wprowadzić do eksploatacji. Oczywiście, jeżeli one nie będą użytkowane chociażby tylko przez 1 rok, 12 miesięcy, to ich wartość użytkowa ulegnie znacznemu obniżeniu, a niektóre urządzenia nie będą nadawały się w ogóle do eksploatacji. Rok produkcji 2012-13, bo pytaliście się o to. Nie, ten powiedział, ma tylko 2 lata. Ten drugi. Ten dziurek, ale generalnie może czy państwo mają jakieś pytania? Czy ta kwota, o której pan prezydent powiedział, to jest kwota niezamortyzowanych środków trwałych, czy to jest jakby cena? To jest cena zaproponowana przez pana przedsiębiorcę. Nie ma to nic wspólnego z księgowością. My, tak jak powiedziałem, już w tej chwili dysponujemy wyceną z ubiegłego rzeczoznawcy. Czy ta wycena jest do użytku wewnętrznego, czy stanowi tajemnicę pracy komisji? Na razie jest do użytku wewnętrznego. Pan przedsiębiorca też nie zna tej wyceny, także to może byśmy przez was mówią podali. Czyli rozumiem, że nie ma możliwości, żeby prace komisji były jakby relacjonowane przez media. Właśnie ze względu na tę tajemnicę. Pytanie... jeśli chodzi o te negocjacje, to nie przewiduję jakichś długo trwałych, bo tutaj powiedział pan właściciel, że do końca lipca zamierza kwietnia.
Słuchajcie, miesiąc. Do końca kwietnia uzyskać decyzję, czy miasto jest zainteresowane, jeśli nie, to rozpoczyna proces likwidacji. Ale czy tak deklaracja oznacza, że do końca kwietnia mamy podjąć decyzję, że kupujemy, czy też, tak, że jesteśmy zainteresowani, czy mamy decyzję? Czy on tutaj nie ma opcji, albo kupujemy od niego, albo on sam to likwiduje. No. Czyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie pan będzie składał? Bo... Nie, to już jest przygotowana propozycja na sesję. Na razie jest tak zwanym wielokropkiem, bo jest cena przez zespół jeszcze nieprzygotowana co do ostatecznej wartości. Kiedy uznamy, że jest to oferta, którą miasto jest w stanie przyjąć, jest ona atrakcyjna, to uzupełnimy o poprawce projekt uchwały, a jeśli nie dojdziemy do porozumienia, no to zdejmiemy projekt uchwały. No to tak to będzie mogło wyglądać. Proszę mi wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, czy komisja, cel jej powołania to jest tylko kwestia tej transakcji zakupu, czy też kwestia wypracowania koncepcji przyszłego użytkowania tego obiektu? Nie, to jest zespół do oszacowania wartości i przedstawienia Radzie, bo Rada albo zaakceptuje, bądź nie zaakceptuje nabycie nakładów w takiej czy w innej kwocie. Natomiast jeżeli oczywiście podjęta byłaby decyzja o akceptacji, no to my musimy wtedy podjąć decyzję taką. No najprawdopodobniej myślę, że będzie to MOSiR, żeby ten majątek ktoś przejął i będziemy szukali możliwości dalszego funkcjonowania. Czyli de facto jest to zespół negocjacyjny do przejęcia zakupu tego obiektu. No jeżeli do końca kwietnia ta decyzja pomiędzy stronami nie zostanie podjęta, no to druga strona zapowiedziała, że likwiduje majątek. Utrzymują jeszcze tam człowieka, który jest dozoruje do końca tego miesiąca. Dłużej po prostu nie opłaca się, znaczy to są ciągłe koszty, które muszą ponosić w związku z tym. Myślę, że dzisiaj to na tyle, bo tak jak powiedziałem, teraz będziemy się spotykali, ale chciałem, żeby też jednoznacznie ta informacja została jednoznacznie określona, że zespół w sposób transparentny podjął rozmowę. Proszę, jeżeli ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.